Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Chmyt, jestem wiceprezesem. To znaczy, jeżeli chodzi o naszą spółdzielnię, to może tak mimo tutaj tak powoli sugerował, my raczej staramy się dobrać pracę pod nich, tak? Pod ich umiejętności, pod ich możliwości i także możliwości takie prawne, bo na przykład część wychowanków nie może opuścić zakładu i pewne prace zlecone wykonuje na terenie zakładu, a część wychowanków, którzy mają możliwości opuszczenia zakładu i pracowania poza nim, wykonują takie prace zewnętrzne. I mamy dosyć szerokie spektrum, jeżeli chodzi o pracę, o możliwości wykonywania wszelkich prac. I te prace to są prace zarówno prace budowlane, porządkowe, także spektrum jest bardzo szerokie. Mieliśmy teraz ten, byliśmy w tym w takim projekcie Buda dla przyjaciela. Robiliśmy budy dla schroniska w Poznaniu. Także chłopcy te prace wykonywali na terenie zakładu właśnie, także tam dosyć wielu chłopców brało udział i te chłopcy, którzy niekoniecznie mogli opuszczać zakład. I to wcale nie ze względu na to, że się źle zachowują, tylko po prostu na przykład część sądów, część sędziów uważa, że wychowanek powinien jeszcze dojrzeć do tego, żeby wyjść poza teren zakładu. Także raczej praca jest dobierana pod nich, nie? Oczywiście bierzemy pod uwagę, że ktoś sobie by chciał na przykład generalnie z wykształcenia stolarzem, czy elektrykiem, czy instalatorem, bo też są instalatorzy sanitarni. I oczywiście ich sugestie też bierzemy pod uwagę, ale generalnie to, co dostaje do zlecenia rynek, najczęściej poczta pantoflowa, najpewniejsza. I oczywiście też strona internetowa i takie tam pozyskiwanie również jakichś prac zleconych poprzez wynajdywanie w jakiejś prasie. Jeszcze krótkie pytanie o finanse, to znaczy, czy bo wiadomo, że w waszym przypadku ten aspekt to jest klucz, nie musicie zarabiać, tak jak to jest zarobione, ale jakbyś chociaż już powiedział, czy to wygląda. To znaczy, no właśnie, problem na tym polega, żeby zaistnieć teraz na rynku, trzeba być konkurencyjnym. Duży problem i ten problem występuje bardzo często. W momencie, kiedy przedstawiamy się, jesteśmy spółdzielnią socjalną i w momencie, kiedy pada sformułowanie, że jesteśmy przy zakładzie poprawczym, część osób, którzy chcieliby nam zlecić jakąś pracę, budują pewien mur. A no tak, no to może, to w takim razie się odezwiemy, zadzwonię później. I szczerze powiedziawszy, najlepszą naszą rekomendacją to jest właśnie poczta pantoflowa, tak jak mówiłem. Wykonujemy jakieś prace dla kogoś, ktoś później przekazuje. Pewnych rzeczy na przykład nie jesteśmy w stanie. Mieliśmy jednego niezadowolonego klienta, który chciał nam zlecić odświeżanie. Ale na przykład odświeżanie dla nas stanowi problem tego typu, że ja mam wychowanków, którzy wyjeżdżają na ferie zimowe albo wyjeżdżają na święta. I w zakładzie pozostają wychowankowie, których nie mogę wziąć do pracy na zewnątrz. I w tym momencie istnieje problem taki, że ktoś może do nas mieć pretensje, że się nie wywiązujemy. A nie wywiązujemy się wtedy w tym momencie dlatego, że nie jesteśmy w stanie fizycznie tego zrobić. Dlatego takich na przykład prac nie przyjmujemy. Chociaż naprawdę mieliśmy klienta, dużą firmę w Poznaniu, która handluje paliwami. No, był wręcz klient oburzony, że nie możemy tego wziąć. No ale no nie mógł tego zrozumieć tak do końca. Później oczywiście to jakoś przyjął. Ale no, także nasza specyfika jest trochę inna. Nie mamy tych pewnych możliwości takiej mobilności, takiej elastyczności, jak to jest w przypadku tutaj państwa pozostałe. Tak. No dużo zakładając spółdzielnie, myśleliśmy, że będzie inaczej, tak? Myśleliśmy, że będzie łatwiej, że będzie naprawdę demokratycznie, fantastycznie i będziemy działać i będziemy robić takie projekty, jak chcemy robić. Rynek i nasze możliwości to zweryfikowały no, problemy. Pierwszy i zasadniczy, organizacja pracy w zespole. Każdy jest inny, każdy ma swoje potrzeby, każdy ma swój czas. Każdy jest członkiem spółdzielni i każdy chce, ma prawo korzystać z tej możliwości, że w tym momencie
ma takie zasoby, takie możliwości i tyle energii. Każdy wkłada tyle, ile może, czasami za mało, inni wezmą na siebie za dużo, potem brakuje siły, tak? To jest duży problem. My się docieramy w tym momencie, po 2 latach działalności, zdajemy sobie sprawę, kto ma jakie możliwości, ile czasu i w jakim tempie pracuje, jak dzielić pracę. To na początku był, przez pierwszy rok tak naprawdę to był bardzo duży problem, żeby skutecznie podejść do konkretnego zlecenia, przedyskutować je w zespole i zrealizować odpowiednio. Tą przeszkodę udaje się przeskoczyć, natomiast są następne, tak? Problemem płynności finansowej. Jest zlecenie, jest przetarg, czasami jest termin płatności. Produkt dostarczony, my na przykład przy materiałach drukowanych nie zawsze możemy sobie pozwolić na układ z drukarnią, że będziemy mieli wydłużony jakkolwiek termin płatności. Wiele zleceń, szczególnie specjalistycznych, to jest płatność z góry. Inwestujemy swoje pieniądze. Termin płatności klienta 60 dni. Po 60 dniach okazuje się, że jeszcze trzeba poczekać 30. Nie zaliga się z ZUS-em? Nie zaliga. Nie zaliczamy, udało się, ale potrzebujemy na przykład prostych rzeczy. Narzędzie jest finansowanie płynności. Obrót na rachunku naszym bankowym całkiem przyzwoity w ubiegłym roku. Pojawiła się potrzeba właśnie sfinansowania zobowiązań wobec skali budżetu państwa. Idziemy do naszego banku, jak każdy przedsiębiorca, i mówimy, że potrzebujemy 3000 zł w tym momencie, no już, tak? Każdy normalny przedsiębiorca, który miał takie obroty przez ostatni rok, dostałby 30 obrotów. No to jest, wtedy to było około 120. To był nasz pierwszy rok działalności, myślę, że teraz będziemy mieli wiele wyższego obrotu, ale obrót jest, tak? Przychodzimy, a nasz bank, który mówi, tak, ale na własną procedurę, wy jesteście spółdzielnią socjalną. Wy nie dostaniecie nic, ale my mamy państwa rachunek już rok czasu, naprawdę zależy nam. Nie. No dobrze, trzeba poszukać innej drogi, innego sposobu. Zobowiązania trzeba zapłacić, poczekać, aż klient zapłaci za naszą pracę i działać dalej. Tak? To jest mega ważny problem z punktu widzenia operacyjności spółdzielni socjalnych, bo pisanie wniosku do TISE, a konto faktury, no też wydaje się śmieszne, chociaż możliwe. No i na przykład ta instytucja umożliwiła nam, wyratowała nas, że tak powiem, ale to jest składanie dużego wniosku. TISA jest jedno, jest w Warszawie, my jesteśmy w Szczecinie, ten kilometra dojazd zajmuje, jeżeli pojedziemy szybko, to jest 8 godzin, tak? Czas, pieniądze, to są zasadnicze problemy, myślę, że każdej firmy, ale w przypadku firmy społecznej, która właśnie jest w tym aspekcie mocno kulawa, no bo nie może jak tradycyjny przedsiębiorca pozyskać środków, a jednocześnie członkowie też nie mogą powiedzieć, no dobra, to ja wrzucę wam teraz te 50, jak potrzebujecie, bo nikt nie ma. Gdyby nie drobne dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy na początek, to byśmy pewnie w ogóle nie wystartowali. To są takie rzeczy. No, biurokracja, która
prowadzenie pełnej księgowości, no też. Też czuję się trochę jak jesteśmy małym, demokratycznym przedsiębiorstwem. Pięć osób. Taka malutka spółeczka cywilna tak naprawdę. Nieduży obrót. Pełna księgowość. Każdy dokument 33 razy opisany, przekładany. Koszt obsługi biura, jak mamy trochę większy ruch, 850 zł miesięcznie. No to jest powoli zastanawiam nad etatem dla księgowej. Tylko że z drugiej strony wykluczona księgowa to trochę eufemizm. Żeby była jeszcze dobra. To znaczy, nie mówię, że jemy wystawnie, ale na miseczkę ryżu z warzywami na kolację zawsze się da uzbierać jakoś. Jak ktoś nie ma dużych potrzeb, to a praca daje mu satysfakcję, to sobie poradzi. Tak, to jest, jeżeli chodzi o stronę finansową, perspektywy są dobre. No mówię, to jest bardzo istotne było tutaj to, co mówiłem na samym początku tej wypowiedzi, poznanie swoich możliwości. Stworzyliśmy zespół, który nigdy razem nie pracował, a że nie było szefa, który mógłby powiedzieć i tak naprawdę bardzo restrykcyjnie wymusić sieć i zrób i nie wyjdziesz, póki nie zrobisz, a jak nie zrobisz, to wylatujesz. No bo takie są te właśnie korporacyjne metody, które powodują, że musimy konkurować z takimi firmami, tak? Które w ten sposób pracują. Gdzie osoba, która pracuje, nie, no jeżeli ja składam prosty przykład, konkuruję w przetargu z agencją reklamową. Ja mam swój sześcioosobowy, czy tam z wykonawcami, powiedzmy maksymalnie do 10 osób zespół, dam radę zgarnąć i muszę im zapłacić. Oni mają etatowych 15 grafików, tak? Siedzą i robią. Może gorzej, ale oni będą, ja muszę z nimi konkurować, tak? Muszę dać, oni mają wkalkulowaną działalność i jak nie zapłacą im z tego zlecenia, to zapłacą im z innego, tak czy inaczej. Dla nas być może takie zlecenie będzie dużo, dużo bardziej cenne, bo pozwoli utrzymać spółdzielnię przez następny okres czasu, tak? To jest wiadomo, tak? Mówię, my działamy tradycyjnie na rynku. Nie mamy innego klienta niż tradycyjne przedsiębiorstwa. Staramy się mieć, tak? Staramy się personalizować to pod NGOsy, pod przedsiębiorstwa społeczne, no ale z drugiej strony to jest rynek stosunkowo mały i nie ukrywajmy, nie najbardziej zasobny, tak? Często jak ktoś, a poza tym, no, jeżeli chodzi o NGOsy, no w dużej mierze uzależnione od jakichś grantów i innej rzeczy. Mało stabilny, także to jest. Tak było. Jeszcze jedno pytanie wam zadać. Organizacja zarządzania. Finanse. My szukaliśmy na rynku pieniędzy, a znaleźliśmy je w Grodzkim Urzędzie Pracy. I to jest właściwie pierwszy i ostatni zastrzyk, na jaki możemy liczyć. Teraz zostaliśmy sami sobie, musimy sobie radzić. To jest trudne. Właściwie na razie nie mamy problemów finansowych. Natomiast jedną rzecz muszę tutaj poruszyć. Musimy zacisnąć zęby
i poczekać na wypłaty 2-3 miesiące, ponieważ te pieniądze, które zarabiamy, nadal musimy inwestować w pierwszym trzymestrze może działalności, bo to jest taka działalność. Więc zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy na razie dofinansowywać się z własnych obrotów. Natomiast w perspektywie na pewno da to efekt. Zresztą już zauważamy efekty naszej pracy. Co do organizacji, ścisły podział zadań, wspieranie się. Jeśli ktoś się nie wywiązuje z zadań, to my go wspieramy, grupa go wspiera. Trzeba sobie pomagać. Nie można być tak zwanym Hitlerem, tylko trzeba być rozumiałym. My się wszyscy uczymy na razie, ale myślę, że wychodzi nam nieźle. Potęga grupy, wsparcie, to po pierwsze. Psychologia. Ja bym tutaj jeszcze poruszyła taką kwestię. Jak my dokonujemy wyborów, jak my podejmujemy decyzje. W naszym statucie jest zapisane, że na przykład 6-3 głosów pozwala nam na przepchnięcie danej kwestii. Ale zawsze zaczynamy od podjęcia konsensusu. Chcemy, żeby każdy był zadowolony, żeby nikt nie był wykluczony ze swoją decyzją, ze swoim pomysłem. Także staramy się, żeby wszyscy ciągle czuli, że oni też mają wpływ na kreowanie tego miejsca, na tego przedsięwzięcia i żeby każdy czuł się zadowolony w naszej spółdzielni. I na razie też nam się to udaje. Tak podkreślam, wszystko jest super, bo my jesteśmy młodą spółdzielnią. No ale myślę, że jeśli od początku przyłożymy się i wypracujemy sobie właśnie taki model, że mamy bardzo czujną uwagę, jeśli chodzi o swoje i nastroje, i zachowania, i potrzeby, i zmiany też się w nas dokonują. Jeśli ciągle będziemy dla siebie przyjaciółmi i będziemy się wspierać, będziemy dla siebie wyrozumiali, to my długo, długo możemy tak pociągnąć. Nie wiem, czy to jest najlepiej, że ja po prostu nie jestem, bo u nas są chyba same problemy, tak naprawdę. Czasami się zastanawiam, skąd w ogóle ten entuzjazm i ta absurdalna radość. I nie mamy jeszcze organizacji, ale mam wrażenie, że to jest jakiś eksperyment wybuchowy póki co, a co z tego wybuchnie, to się okaże. Ja myślę, że bardzo ważne jest to, z czym osoby przychodzą do spółdzielni. To jak one mają tą swoją historię, jak wygląda ich życie. U nas to jest tak, że ja w tym okresie właśnie od swojej kariery zawodowej dorobiłam się kredytu studenckiego, kredytu na mieszkanie i wielu innych zobowiązań, które no co miesiąc muszę je wypełniać. Dlatego też dla mnie to, że ja założyłam spółdzielnię, nie może kończyć się, nie mogę sobie pozwolić na taki luksus, że ja jak gdyby to się rozkręca, tak, i że ja czekam na jakieś efekty swojej pracy. Kończy się to tak, że pracuję na tym swoim etacie spółdzielczym, no i po nocach zarabiam na swoje zobowiązania. Natomiast dla dziewczyn każdy taki krok, że coś zarobiłyśmy i one dostały te swoje pieniądze, to jest wielki szał, tak? To jest radość, że Boże, mam coś swojego, nawet jeśli to jest te kilkaset złotych. No i tutaj to wszystko jakoś trzeba pogodzić i rozwiązać. Wiadomo, że to, że ja mam cały czas w tyle głowy to, że ja nie mogę na koniec miesiąca zostać z niczym, wiąże się z tym też, że troszkę inaczej podchodzę do tego, jak działamy, w jakim tempie działamy. I tutaj musimy znaleźć jakąś wspólną płaszczyznę i pogodzić to, że priorytetem dla matki jest to, że ona musi iść uśpić dziecko, bądź nakarmić dziecko. No, a ja nie mogę sobie pozwolić na to, że wychodzę z pracy i że coś zawala. No, ja nie mam jeszcze rozwiązań, nie mamy. Na razie mamy te problemy. To ok. Ostatnie, bardzo krótkie pytanie, takie podsumowujące. Zaczniemy od ciebie, żeby tak to się układało. Krótko, naprawdę jednym zdaniem. Nie ma spółdzielni, nie było. Co? Nie założyliście jej, nie została założona w twoim przypadku. Co byś robił? Co byś dzisiaj robił, kim byś był, gdyby tej spółdzielni nie było? Gdyby, tak spróbując sobie to wyobrazić. Jednym, dosłownie jednym zdaniem.
co bym robił? Zapewne siedziałbym w zakładzie, patrzył przez okno i nic więcej, tego jest prawda. Zapewne po wyjściu z zakładu trafiłbym w to samo środowisko, w którym byłem i wróciłbym z powrotem już trochę do gorszego miejsca, bo do zakładu karnego, bo 95% wychowanków zakładów poprawczych trafia z powrotem do zakładów karnych. Czyli tylko 5%. Co bym robił? Podejrzewam, że niemałym bólem zostałby rzemieślnikiem. Pewnie tak to by się skończyło, ponieważ praca samemu jako, nie wiem, freelancer, fotograf, to nie jest to, co na dłuższy czas dałoby mi pewne utrzymanie. Sprzedawać rzeczy, nie jestem dobrym sprzedawcą, raczej organizatorem. Logistyki nie skończyłem, więc żadnej firmy spedycyjnej w Szczecinie, to jest jedyny taki segment. Pewnie bym się nie skaczył, bo nie. A poza tym użeranie się w trzech językach za spóźnione tiry to jest też średnia przyjemność. Pracy kreatywnej gdzie indziej pewnie też bym nie znalazł i podejrzewam, że wróciłbym, jakiś miałem taki epizod, do któregoś z urzędów przekładał papiery i tworzył deficyt budżetowy. Więc no tak, nie no, spółdzielnia jest dla mnie rozwiązaniem, priorytetem, projektem w tej perspektywie no, na przynajmniej najbliższe dobrych parę lat. Jak to się rozwinie, jakie formy przyjmie, nie wiem do końca. Rozwijamy to i szczerze mówiąc nie widzę w tym momencie innej przyszłości. Ja nie uderzę w nutę minorową. Ja bym nie siedziała i nie czekała i myślę, że cała moja grupa spółdzielcza też nie. Wyszlibyśmy na ulicę, tak jak większość, myślę już tu teraz, Polaków, bo system, pamiętajmy, został stworzony dla nas. I on ma odpowiadać na nasze potrzeby i tego byśmy się domagali. Jesteśmy strażnikami takiego podejścia, tej sprawiedliwości, tego wychodzenia rządu w naszą stronę. W związku z tym my byśmy walczyli. Może i... No i bylibyśmy z tego dumni. Bo kto jak nie my, kto jak nie my młodzi, mamy zawalczyć o tak naprawdę własną przyszłość. Oczywiście starsze pokolenie za chwilę też może mieć problemy, tak? Już nie będziemy tutaj mówić o problemach, ale każdy pewnie sobie z nich zdaje sprawę. Natomiast siedzieć z założonymi rękoma przed telewizorem i narzekać nie możemy już dłużej. Także albo spółdzielnia, albo ulica i krzyczymy. Tak, Justyna ma rację, bo nie ma takiej opcji. Jeśli nie byłoby tej spółdzielni teraz, to robiłabym wszystko, żeby jak najszybciej ona była. To po prostu jest tak, że pewne osoby chyba no, nie mają innej drogi i prędzej czy później tak czy siak musi się to w ten sposób skończyć. Jeśli faktycznie nie chcą być komuś podległe, jeśli nie chcą wypełniać jakichś absurdalnych zasad, dostosowywać się, to znajdą sobie inne dla siebie miejsca. Naprawdę nie mam pojęcia, co bym robił, gdyby nie było spółdzielni, a myślę, że może bym wyemigrował do Grecji, do Hiszpanii protestować. Nie, naprawdę. No i tak jak powiedziałem, przed założeniem spółdzielni też właśnie nie widziałem żadnych perspektyw i dalej trudno mi sobie wyobrazić, by jakieś perspektywy atrakcyjne istniały, więc tyle. No. Myślę, że właśnie spółdzielnia jest tą perspektywą dla osób mi podobnych. Ja wam dziękuję. Zamknęliśmy w tym momencie pierwszą część prezentacyjną, fokusową. Została nam godzina i to jest godzina dla państwa.
pytania, dyskusja. Myślę, że nasi poproszę was, żebyście zostali jeszcze tutaj. Być może państwo mają jakieś pytania do konkretnych osób, a może macie swoje refleksje, przemyślenia. Macie swoją młodzież pod opieką, ludzi z waszego otoczenia, którzy być może mają no, mikrofon w waszą stronę po pierwsze. Na tak zwany podkład. Kto w pierwszy wykonał? Dzień dobry, Grażyna Skorupka z Powiedzenia Socjalna Tysiąc Plus i młoda, nie młoda wiekiem, mam prawie 60 lat. Spółdzielnię założyłyśmy w 2007 roku bez jakiejkolwiek dotacji, bez wsparcia, bez CIS-ów, bez KIS-ów. Miałyśmy jedną wspólną płaszczyznę, wszystkie byłyśmy po chorobie nowotworowej i chciałabym przemówić do wszystkich tutaj zebranych. Powiedzieć tak, że ja zacznę od tego, mam 35-letni staż małżeński. To w takiej społeczności jak małżeństwo, to są problemy. U mnie w domu to jest raz w tygodniu, tak? My jesteśmy, najpierw nas było 5 kobiet, a teraz jest nas 7. Więc mówię do was dziewczyny, że w naszym przypadku, Mariola jest jeszcze z naszej spółdzielni, że w naszym przypadku to jest tak, że my raz w miesiącu, jak sobie, jak to faceci mówią, nie damy poradzie, tak, albo zaczynamy od kawy, nie? Zaczynamy od kawy i tam, a co słychać, a jak tam wnuki, a jak tam to, a potem w trakcie wychodzi takie, co mnie boli, tak? Że a ty miałaś zrobić to, a ty miałaś zrobić tamto. Ja bardzo, bardzo polecam wam takie nieformalne, takie rozwiązanie sprawy, dlatego że według mnie to bardzo oczyszcza, to raz. Po drugie pokazuje, że my bez siebie nie możemy, nie? Ja jestem Grażyna, zapomniałam, jak ty masz na imię. Michał. Jak Michał powiedział, że on by patrzył przez okno, to my wszystkie na pewno byśmy patrzyły w telewizor. Nie? To coś jest, tak? Tutaj chciałabym do ciebie powiedzieć, do tego pierwszego, który mówi 850 zł biuro rachunkowe. Ja jestem z zawodu główną księgową, mam za sobą w tej chwili już prawie 40 lat stażu pracy i dopiero doświadczenia w spółdzielni socjalnej pokazały mi to, że jeżeli, to jest moje osobiste zdanie, ale również działam w organizacji Stowarzyszenia Amazony Gdyńskiej. Bardzo, bardzo was wszystkich tutaj zachęcam do tego, żebyście poszukać, może na przykład wśród takich leczących 50, emerytek, nie? Księgowej, bo według mnie, jeżeli inna to jest praca biura rachunkowego, który wykonuje zlecenia, a inna praca jest osoby zaangażowanej w spółdzielnię. Dlatego, że wtedy ja widzę, ile mi pieniędzy umyka z powodu niepodjęcia jakiegoś działania. Ja mówię jako księgowa. Bardzo was, że tak powiem, młodych zachęcam, bo wy jesteście nam potrzebni, ale tak sobie myślę, że może te takie... ja mam pracę, tak? Ja mieszkam w Gdyni, więc to nie będzie u was w firmie, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na przykład wśród koleżanek ze stowarzyszeń takich podobnych do naszego, bardzo dużo jest rencistek. Pewnie wiecie, co to jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Czyli tak de facto utrzymanie takiej księgowej właściwie w całości, można powiedzieć, jeżeli ma umiarkowany stopień, jest pokryty przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla niej, no powiedzmy dla mnie, to jest bardzo takie rozwijające, bo ja nie chciałam siedzieć i oglądać telewizji, ja chciałam być dzisiaj tutaj po prostu z wami. Więc ta dziewczyna też nie chce siedzieć w domu, tylko też by chciała tutaj być. Natomiast dla was to jest tak naprawdę te 850 zł
za przeproszeniem, suchy, nie? Więc polecam takie rozwiązanie. Plus wiedza ekspercka. Na przykład, nie? No na przykład. Bo jak ktoś ma 20 kilka lat, to nigdy nie myśli o tym, że kiedyś zachoruje, tak? Albo że jest jakiś państwowy fundusz. Ja takie praktyczne rozwiązania mówię. Powiem jeszcze tak, nie liczcie na banki, liczcie na siebie. W tamtym roku dostałyśmy 10 tysięcy nagrody w pierwszym konkursie jako najlepsze przedsiębiorstwo społeczne roku. I słuchajcie, co się stało. My żeśmy, to było 10 tysięcy złotych, nas jest 7. Więc my, jak takie matki Polki, mówimy, my zostawimy sobie te pieniądze i będziemy miały na turnus rehabilitacyjny. Te pieniądze, czyli ten czek wczorajszy, 15 tysięcy złotych, to było tak, że dostajecie, ale musicie, dobrze byłoby, żebyście założyły rachunek w tym banku, który tą nagrodę dał, nie? My miałyśmy przedtem taki, który nam pasował, my tam w takim osiedlu Gdyni. Założyłyśmy ten rachunek. Teraz to jest śmieszne, ale to dla nas wszystkich. Co się wydarzyło. I my założyłyśmy w tym banku, który był sponsorem, 7 przed, nie? Bo mimo to, bo po prostu 30 zł, ja wiem, że to może dla niektórych to są małe pieniądze. Dla mnie to też i dla moich koleżanek to też nie były duże pieniądze, ale mi bardzo odpowiada taka postawa, no może ja bym nie wyszła z wami na ulicę, ale tylko nie jestem pewna. Nie? W każdym razie powiem wam, co się stało. Te 9700 mnie to co miesiąc tak wkurzało niesamowicie, no za to, że po prostu nic się nie dzieje w tym banku. No i teraz nagle się okazało, że banki też mają kłopoty i ten oddział, który ma naszą nagrodę, którą on nam dał, zadzwonił do nas, że on by się chciał dowiedzieć, co się stało po roku od przyznania tej nagrody nam, nie? Czy my tam żyjemy, czy my funkcjonujemy, w ogóle co się dzieje, tak, nie? No bo to tak się fajnie wpisywało, jest fundacja przy banku i dali pieniądze i teraz minął rok i oni mogą powiedzieć, że o proszę bardzo, po roku to tam te Amazonki to się tak rozwinęły, a spółdzielnia socjalna to dzięki temu tam zdobyła nowe na przykład zamówienia. A tymczasem się okazało, że z tej nagrody to zostało 300 zł mniej. Nie? I efektem tego jest to, 300 zł przez nic kompletnie nie robienie. Nie? I efektem jest to, że ten sam bank, jak chciał się z nami spotkać, no to sprawdził naszą historię na tym rachunku. I zobaczył, że z tych 10 tysięcy oni nam od razu zabrali 300, tak? I co się stało? I przynajmniej na terenie Gdyni tworzyli taki pakiet non-profit, tak? Od tego czasu organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne mają prowadzenie rachunku i wszystkie operacje za darmo, nie? Jak ktoś będzie zainteresowany, to ja potem powiem po cichu, jaki to bank, tak? Ale ja tu jeszcze chciałam Tobie jeszcze powiedzieć, tak? Ponieważ my prowadzimy usługi opiekuńcze. My mamy ograniczenia fizyczne z racji tego, że mamy usunięte węzły chłonne i powiedziałabym tak, że tak czasami się teraz mówi o marce, tak, duże firmy, proszę bardzo, tam well done, choineczka za 170 zł. Ja powiem tak, że jeżeli my nie będziemy się, tak do siebie też mówię, że jeżeli my nie będziemy się szanować w takim sensie, że musimy przyjąć to odświeżanie. Nie? Ja powiem tak, my się nauczmy tego, a nas na warsztatach psychologicznych psycholożki uczyły, a my to przez 10 lat już ćwiczymy właśnie w Stowarzyszeniu Amazonek, że my nic nie musimy, tak? Jak nie zarobimy, to nie będziemy nic co jeść, ale my się nie musimy tłumaczyć, bo inne firmy rynkowe nie tłumaczą się, dlaczego oni nie chcą przyjąć tego zlecenia. My byłyśmy przed podobnej sytuacji
Urząd Miasta Gdyni ogłosił konkurs na świadczenie usług opiekuńczych. Ja napisałam program, bo mi się wydawało, bałam się, zwyczajnie się bałam, to było 5 lat temu, że jak nie oni, tak, to kto, tak? Nie miałyśmy żadnego doświadczenia. Jedna inżynier, druga inżynier, jedna księgowa, to w ogóle gdzie usługi opiekuńcze. Tylko po prostu wiedziałyśmy, czego my kiedyś potrzebowałyśmy. I zwyczajnie ze strachu chciałyśmy wystąpić w konkursie na świadczenie usług opiekuńczych. Napracowałyśmy się przy tym projekcie i wystarczyło tylko pójść na rynek albo do klatki obok, gdzie pani powiedziała, no, że ja potrzebuję takiej opiekunki. U nas w tej chwili to jest tak, że MOPS w Gdyni za usługi opiekuńcze za godzinę płaci 8,50, a na wolnym rynku, to akurat w mieście Gdyni, to jest 11 zł. Ja wiem, że to daje taką pewność, że o, będę miała tą robotę, to odśnieżanie twoje, nie? Bo ja tak wtedy myślałam, te 5 lat temu. Nie? Tak na pewno to nic nie ma w życiu. Nie? W związku z tym mówię, wcale to nie musi być tak, że my musimy każdą robotę. Nie? Bo czasem się okazuje, że ten wolny rynek dla nas też jest dostępny. Ty wiesz co, jak powiem teraz tak, jak jedna nasza koleżanka poszła do dealera samochodów i chciała tam podjąć pracę, w wytworzeniu części chyba zamiennych tam do samochodu. Dziewczyna, która ma 62 lata, która sama o sobie mówi, że urodziła się w warsztacie samochodowym, bo jej ojciec miał w Gdyni bardzo duży warsztat i ona tam całe życie z tym tatą, wiecie, spędzała, nie? I mimo, że tam laborantką była, to po prostu samochód to jest jej, no to jest jej miłość, nie? Ale wygląda tutaj kapelusz do tego, no to facet popatrzył na nią i mówi, pani do samochodu, nie? No nie powiedział, że w tym wieku, więc w ogóle słuchaj, przypomnij sobie o tym, tak, nie? Jak ktoś będzie mówił, że z zakładu poprawczego, to dokładnie tak samo jak ktoś mówi, pani w tym wieku, w ogóle, wiesz, bez... Ale zachęcam te sprawy tej księgowości, bo wiem, że to w Polsce jest problem, tak? Nie tylko tak poszukać, nie? Poszukać albo rzucić. Ja tylko jeden wątek chciałbym właśnie podkreślić, nie tylko o księgowości, tylko w ogóle takiego łączenia potencjału młodych ludzi i tych 50+. Druga bardzo, bardzo duża grupa, chcąc nie chcąc, wykluczona przez właśnie ten rynek nastawiony na efektywność, wydajność i tak dalej. Pamiętam taką dyskusję w Łodzi kiedyś na jednym z naszych paneli, gdzie młody chłopak, student geriatologii, tak, właśnie opiekun nad osobami starszymi, no zastanawiał się, no rynek dość przyszłościowy, powiedział, zawód dość przyszłościowy i właśnie powstał w takiej dyskusji, tylko w znacznie mniejszym gronie, powstał taki pomysł, że przecież on jako specjalista, do tego jeszcze jakiś jego kolega marketingowiec, menadżer, tak, bardziej ogarnięty w jakichś technologiach, Facebookach, tego typu rzeczach, 2-3 panie, 50+, pielęgniarki z tej właśnie sposoby, ten jest mamy, można powiedzieć, modelową spółdzielnię socjalną z takim rynkiem zamówień na rosnącym, tak? No więc to jest tego typu, one same nie dadzą sobie rady, bo nie obsługują komputera, nie znają się na tych wszystkich face'ach, nie face'ach, prawda? Tak. Oto ja bym chciał bardzo podkreślić ten wątek tego łączenia tych dwóch potencjałów. To są ogromne potencjały społeczne, a traktuje się je w tej chwili jako zbędne, tak? Odcinamy twardo. System ekonomiczny odcina je drugim cięciem, jednym i drugim. Ja chciałam tutaj się odnieść do pani wypowiedzi. Tak, nasza spółdzielnia też taki model proponuje. U nas jest przedział wiekowy 23, najmłodsza, 46, dwie osoby. Starsze. To jest wspaniałe, bo te osoby mają i doświadczenie, są nauczone pracy, wytrwałości, mają dużą wiedzę, a młode mają w rękach narzędzia nowoczesne marketingu chociażby, więc to się spaja, to trzeba łączyć. Druga rzecz, bankowość. Nie chcę ostro mówić, troszeczkę jesteśmy antykapitalistami, ale na przykład w naszym lokalu zdecydowaliśmy, że nie będzie terminala.
proszę mi wybaczyć, ale właśnie idziemy trochę na łatwiznę, a dobrze mieć tą kartę kredytową i tak dalej, i tak dalej. Ale trzeba wiedzieć, komu tak naprawdę pakujemy te pieniądze, czy ten system rzeczywiście jest nam tak bardzo niezbędny, czy może można zapłacić gotówką, bo wiemy, kogo wtedy wspieramy. Także tutaj też ten terminal. Księgowa, chciałam powiedzieć, że właśnie rozpoczynając naszą działalność, pomyślałam sobie tak. Jaka inna lepsza dla nas księgowa, jak nie ta, która już w jakiejś spółdzielni pracowała lub usługi służy. I tak się stało, ja też zadzwoniłam do spółdzielni w Krakowie, która już istniała, ona mi poleciła właśnie księgową i jestem bardzo zadowolona. I to jest osoba, która właśnie wspiera spółdzielczość, zna się na prawie, na księgowości spółdzielni socjalnych, także to też miałam taki pomysł.